kolejna króciutka lekcja z rozkochiwania w sobie faceta. Bierzesz, droga, cudowna kobieto, faceta i go rozkochujesz w sobie w ten sposób, że dajesz mu zadanie do wykonania. Zadanie do wykonania ma być na tyle proste, żeby on to zadanie wykonał. Ty masz być pewna, że on to potrafi zrobić. Na przykład dajesz mu zadanie, przynieś mi kawę. Siedzicie w restauracji, dajesz mu zadanie, proszę cię kochany, przynieś mi kawę. To jest zadanie na tyle proste, że on jest w stanie jest to wykonać lub ewentualnie zadanie poproś kelnera, żeby przyniósł nam kawę, żeby przyniósł mi kawę. Jest to zadanie proste. Jeżeli zadanie może jest zbyt trudne, to nie dość, że nie zyskujesz w oczach faceta, ale tracisz. Nie wolno facetowi dać zadania, które jest zbyt trudne, gdyż on się wtedy czuje potwornie źle. Jeżeli na przykład poprosisz faceta, żeby przybił ci gwóźdź do ściany, bo chcesz powiesić obraz, a on nigdy w życiu nie trzymał w ręku młotka ani gwoździa, to nie dość, że nie wbije tego gwoździa w ścianę, to jeszcze sobie się walni w palec, to jeszcze będzie krwawił, będzie przeklinał i na nieszczęście będzie czuł się pognębiony. Nie wolno facetowi dać zadania, którego on nie jest w stanie wykonać, niezależnie jak byłoby proste dla innych facetów. I dlatego nie dajesz facetowi zadania, proszę cię, zainstaluj mi nową wersję Windowsa, jeżeli on z komputerem nie ma nic do czynienia. Lub nie prosisz go na przykład, zmień mi żarówkę kierunkowskazu, jeżeli on nie jest w stanie utrzymać w ręku śrubokrętu. Dla kogoś innego może to być proste, dlatego wpierw masz się dowiedzieć, jakie zadanie dajesz facetowi. Potem ten facet to zadanie wykonuje, a następnie, uwaga, teraz następnie co robisz? Następnie wychwalasz go pod niebiosa. Boże, jak ty, jaki ty cudowny jesteś, że ty się domyśliłeś, że ja chcę kawy, że ty poprosiłeś tego kelnera. Jak ty jesteś cudowny, ty w ciągu 17 sekund przebiłeś gwóźdź do ściany. Jaki ty jesteś cudowny, ty w 13 minut zmieniłeś żarówkę w kierunkowskazie. I tak dalej, zachwycasz się, jakim wspaniałym jest mechanikiem, jakim wspaniałym jest elektrykiem, jakim wspaniałym jest informatykiem, jakim wspaniałym jest opiekunem. Wychwalasz go pod niebiosa i następne zadanie dajesz mu o oczko trudniejsze. Na przykład wbij dwa gwoździe, wymień żarówkę i sprawdź, lub zainstaluj nową wersję i wprowadź nowe hasło, którego ty nie będziesz znał. Coś takiego dajesz mu, żeby facet mógł się wykaracać po raz drugi. Przy trzecim zadaniu zachwycasz się od samego początku. I teraz im głośniej zachwycasz się facetem, tym więcej punktów ląduje na twoim koncie. Pamiętaj. Nie wolno ci tych punktów zużyć na jakikolwiek seks. Na żaden seks tych punktów nie używasz. Ty je używasz do czegoś zupełnie innego. Ty tych punktów używasz do tego, żeby on za każdym punktem tęsknił nawet nie za tobą, nie za twoimi oczami, nie za twoimi cycuszkami czy nóżkami, tylko tęsknił za twoim zachwytem. Im bardziej się zachwycasz facetem, tym bardziej on wsiąka. I dlatego uważaj, jeżeli facet gada głupoty, to nie pytaj go o szczegóły, żeby się bardziej nie zaplątał, gdyż facet, który się zaplątał, facet, który się nie sprawdził, facet, który nie potrafił przybić ci gwoździa, wbić gwoździa w ścianę i powiesić na nim obrazu, w taki facet po prostu zniknie
ze wstydem. On nie będzie odgrywał już później wspaniałego samca, który wszystko potrafi. On nie będzie potrafił cię wziąć w ramiona jak mężczyzna, tylko będzie cię brał w ramiona w jakiś taki delikatny sposób, żeby cię nie uszkodzić. A wtedy to się żygać chce. Dlatego, kochana, po pierwsze, wychwalasz mężczyznę, a po drugie, podbudowujesz w nim dumę, żeby ta duma była twarda. Rozumiesz? Twarda.